ziomeczki z tej strony, Szybki Bonon, witam was na serwerze mcsurvi.pl na trybie Anihilacja. Jesteśmy na trybie Wojownicy Dusz, powtarzam, i będziemy nagrywać tutaj gameplay. Dawno tutaj żadnego odcinka nie było, dlatego myślę, że będzie to coś ciekawego, coś nowego na moim kanale. Już jest czwarta tura, bardzo późno, więc dojdziemy sobie do drużyny jakiejś, nie wiem, do najsłabszej? Do żółtych? Niech tak będzie. Spróbujemy z najsłabszymi. Żółty, bananowy kolor. Nie wiem czemu często właśnie jak do żółtych dochodzę, to oni przegrywają. O, i tej mapki jeszcze nigdy u nas nie było na kanale, więc myślę, że będzie ciekawie. Tu mamy kamień dusz i co potrzebujemy? Sprzęt. Ja tej mapy nie znam, więc będę eksplorował. Eksplorował po raz pierwszy. Na początek szukam jakiejś kopalni i szukam jedzonka, tak? Już arbuzy są przede mną. Wiecie co? O jednej ważnej rzeczy zapomniałem, czyli o wyborze klasy. I zaraz to zrobię, tak. Zmienię sobie klasę, ponieważ na tym serwerze mam odblokowanego ninja. A ninja jest kozacką klasą. A właśnie, skoro już o klasach mowa, to warto też wspomnieć o ekonomii, o której za sekundę wam opowiem, a raczej o zmianach. O, zielony. Trzeba go tu wykończyć. Ojej. Dobra, oni sobie już tam z nim poradzą. Ja w międzyczasie idę do portalu. Portal, wiadomo, wybiorę sobie klasę. O ekonomii miałem wspomnieć. Jak zauważyliście zapewne, zarówno na mcsurvi, jak na wszystkich innych serwerach. A zobaczcie, mam wszystko zablokowane, tylko ninja odblokowane, świetnie. Biorę ninja i mamy już ninja. Leżeć. Ty też leż. Pięknie. Zobaczcie, zabiłem dwóch gości, dostałem... A, jednego. Tutaj dostałem 3 dolarki. Ale na innych serwerach dostaje się już nie 3, ale 5 dolarków. A to dlatego, ponieważ dostaje się obecnie dolary wyłącznie za zabicia. Nie dostaje się już za niszczenie kamienia dusz, ani za wygraną grę. Z prostej przyczyny. Oczywiście zostawilibyśmy to. Nie robimy tego po to, żeby wam było trudniej. Tylko zrobiliśmy to, ponieważ były lagi, były straszne lagi. I wielokrotnie pisaliście o tym na forum, czy w komentarzach, że ciężko się gra. No, te lagi pojawiały się w momencie niszczenia kamienia dusz, ale to wszystko przez to, że był problem z ekonomią. Po prostu w momencie atakowania kamienia dusz, wtedy cała drużyna musiała dostać dolary. No i wtedy zaczęły się potworne lagi. Nie dało się dość fajnie, swobodnie grać. Trzeba było się tego po prostu pozbyć. Teraz gra będzie chodzić znacznie. Wow! Fajny ekwipunek masz, kolego. Chodź tutaj. Wypad. Ojojoj, gdzie oni są? Dawaj, itemy. Pięknie. Ojojojoj, chcę to! Nie zdążyłem, ale dobra, mamy chociaż miecz, a miecz jest dość fajny. I subcio. Mamy dużo żarcia, mamy miecz. Wiecie co, ja sobie w tej turze przyzwę przedmioty. Narzędzia i uzbrojenie. Dobra, i zakładamy. Zakładamy, to potrzebuje to i więcej mi tutaj na łopata gdzieś tam może później. No i super, super. W takim wypadku będę już atakował jakąś frakcję, bo nie ma co tutaj kampić. To już jest czwarta tura, zaraz będzie piąta i będzie naprawdę szybko się traciło punkt zdrowia. Jeszcze Vortexa przywołać będę musiał, bo bez tego będzie ciężko. W sumie mógłbym od razu miecz przywołać, ale jeszcze mam ten dość ciekawy, więc może na razie go zostawię. O czym wspominałem? Wspominałem o tych klasach. Teraz się zarabia wyłącznie za kile, ale nie zarabia się już 3 dolarów, tylko wszędzie się zarabia po 5 dolarów, czyli ma się znacznie więcej kasy za zabijanie potworów, graczy i tak dalej. Znaczy potworów, nie potworów, tylko graczy. Dlatego powinno być łatwiej wam zarobić mimo wszystko. No i przede wszystkim będzie ta gra działała płynniej, dlatego będzie więcej zabawy, więcej satysfakcji. I to była jedyna opcja. Nie zrobiliśmy tego, żeby, no nie wiem, cofnąć się w tył, jeśli chodzi o rozwój tej gry, tylko jednak w przód, bo lepiej grać bez dostawania dolarów za wygraną, niżeli grać w lagach. Myślę, że się większość z was ze mną tutaj zgodzi. O kurczę, nie w to miejsce biegnę. Chociaż wiecie co, może... Pokombinujmy. Ok, niebiescy tam są. Dobra, to biegniemy na niebieskich. Ciekawa mapa, szczerze wam powiem, bo tak. O, ktoś idzie ze mną. Fajnie, fajnie. Chodź, chodź. Ziomeczku. Może dam mu ten miecz. O. A ja sobie przyzwę własny.
Miecz. Kurde, leją nas. Mam nadzieję, że nas obronią ci, co zostali w bazie. Bo jak nie, to słabo pójdzie. Jeszcze róg sobie przyzwę, bo to bez tego... Bez tego będzie ciężko się wybić, szczególnie, że... Przegrywamy. Duża ta mapa się wydaje. No, a tu też chyba już jest baza. Baza przeciwnika, jak mi się wydaje. O, tak myślałem. Jest, jest. I to trzeba to jakoś sprytnie zrobić, żeby nas nie zauważyli i się przedostać. Sobie jeszcze zrobię szybkie sortowanie z przedmiotami. Okej. Okay. Chodź, chodź, Jamuś. Ja mam jakieś przedmioty dla ciebie? Nie bardzo, dobra. Spróbujemy zajść od tyłu. Ja jeszcze nie jestem pewien, gdzie ten kamień duszy jest. Skradam się, skradam. Ojej, żeby mnie nie zauważyli. Kurde, wiecie co, ja się wrócę. To jest za mnie bezpiecznie. Ojej, chyba no tutaj biegną. W razie czego Vortex jest. Spróbujemy od tyłu zejść. Może się coś tam nam uda wyczarować. No to co, biegniemy? Ojej, niebieski, kurde, chyba mnie widział, chyba mnie widział. Tak, widzi mnie. No to szybko. Wow, to było nice. To było nice. Ten kozak mógł nam zrobić krzywdę. Dobrze, że się udało. Ale coś tam się udało rozwalić. Spoko. O kurde, tu jeszcze zielony jakiś jest. I nas leją niestety znowu. Najeść i czuwać, bo troszeczkę życia straciliśmy. Streeta strasznego. No to nic z tego nie wyjdzie. Ojej. Chciał nas zajść od boku. Ojej. Dobra. Tylko gdzie jest ten drugi? Tamten miał niezły już sprzęcik, więc trzeba będzie... No ostrożnie. Kurde, leją nas ciągle. Powiem wam, że siedząc w bazie też można się dorobić, bo wiadomo, w bazie nie trzeba mieć dobrego przedmiota. Ktoś będzie chciał atakować kamień dusz, więc warto czasem. Teraz akurat się opłaca troszeczkę pokampić w bazie i bronić tego kamienia dusz, ponieważ często tam przychodzą drużyna przeciwna. Mało, że można ekwipunek sobie od nich pozyskać, to jeszcze za zabicia ich zarabia się dolarki. Dlatego teraz takie stanie i bronienie kamienia dusz też nie jest najgłupszym pomysłem. Chociaż wiadomo, część musi atakować, część musi bronić. Dobra, mam trochę więcej już życia, to może spróbujemy po raz drugi zaatakować. No to ogień, albo ja sobie Vortexem tam wejdę. Pyk, pięknie. Gdzie jest ten kamień dusz? To złe przejście. Oj,
mnie widział, czy mi się wydawało? Ojej, tam był jeden kozak. Ale dobra, uciekamy, uciekamy. Szukamy tego kamienia dusz. A, tam jest. Jeszcze nie będę używał ani Vortexa, ani rogu. O, tego rozwalimy. AFK. O, tak, Vortexa miał drugiego. Świetnie, mamy dwa Vortexy. Kozacko. To co, uciekamy stąd, czy jeszcze zostajemy? Ciekawe jeszcze, jakie miał przedmioty. Będę mógł się podzielić z kimś z drużyny w sumie. Tylko bym nie padł, to najważniejsze. O, tam jest zielonych dużo. Ale to jest przecież baza niebieski. A, oni też chcą chyba zaatakować. Dobra, Vortex. Tak. Pięknie! Rewelacyjnie. Biorę tylko, wywalę śmieci, zabiorę im wszystkie... wszystkie przedmioty. Leżeć, leżeć. Okej, okay, Vortex i wchodzimy. Kozacko, kozacko. I znów $3 do przodu. O tak! Jak widzicie, na MC Survie jeszcze się dostaje dolary za... Wow! Spadamy. Nie. I szybko ucieczka! Nie, tylko nie to. Fuck. Pięknie, zapomniałem o tym, że jestem ninją, że mam podwójny skok. W ogóle pierwszy raz go użyłem w tej grze, fuck! Tak, to było wspaniałe. Ale fart. Ale zrobiliśmy nieźle, niezłą akcję. Pełno dobrych przedmiotów. Wow! Uzyskaliśmy, ktoś nas goni. Fuck, ale fart! Dobrze, że walczyliśmy, jeszcze się udało go zmieść z pola walki, bo byłoby naprawdę słabiutko. Mamy bardzo malutko życia, trzeba się uzbroić w siły. Muszę zobaczyć tak. Listę. A, i tak to nie działa. Musiałbym kogoś wziąć z żółtych. Message. Myślałem, żeby napisać do jednego z żółtych i żeby z nim razem tu pójść. Chociaż nie wiem, nie znam tych graczy za bardzo. Idą bokiem zieloni. Może do tego Kokos napiszę. Kokoman.pl. Zaproszę tego Kokomana do mnie. Mam pełno fajnych przedmiotów. Podzielę się z nim, będziemy razem kozakami tutaj. Tylko u nas jest bardzo słabo. Już tylko 10 punktów z kamień dusz ma. Nie wiem, czy ten Kokoman ogarnie i tu przyjdzie. Chętnie podzielę się z kimś przedmiotami, tylko na razie nikogo nie widzę z naszej drużyny, a mam tego sporo. Nie chcę pisać na głównym, bo wszyscy będą wiedzieć, gdzie jesteśmy. A, ktoś tam jest. No dobra, podbiegnę, może z mieczem go potniemy. Gdzie on jest? Uciekł? Schował się. To lecimy na bazę niebieskich. Oj, słychać było, ktoś coś jadł. Znowu. Ojej, widzą mnie. To już niedobrze. Trzeba zwiewać. O nie, już mamy 8 punktów. Kurde, jeszcze tylko 4 strzały w nasz kamień duszy i przegramy. Naprawdę słabo. A szkoda, bo idzie nam rewelacyjnie dobrze. Mamy pełno przedmiotów. Nikt nas jeszcze nie zaatakował. Ja bym powoli tych niebieskich zgromił. Zobaczcie, oni już mają 24 punkty. Dobra, skaczemy. Piękny skok. Dużo niebieskich. To
tak jest. Dobra, spadam, spadam. Ale dostali znowu dwa razy, świetnie, świetnie, o to chodziło. Będziemy tak na raty przychodzić po troszeczku i się może w końcu udać. Żółty. O, to jest nasz! Chodź, ziomuś, chodź, chodź. O, jesteś. Chodź, Koko. Masz tu przedmioty. Masz Vortexa. Masz tutaj zbrojkę, z hełmik. I co by ci jeszcze dać? Dam ci jeszcze mieczyk. Który jest najlepszy? Ten będzie z tych najlepszy. Mam jeszcze coś dla ciebie. Dam ci kill off. No i dobra, i starczy ci. Dam ci trochę jedzenia, jakbyś nie miał. No i teraz będziemy kozakami, nie? Przygotuj się. O, dobrze, broń mnie. Pięknie. Spokojnie, spokojnie. Nie, mam nadzieję, że umiesz używać Vortexa. Vortexa użyj. Chodź, chodź. Pokaż, że umiesz używać. No, uczysz się, widzę. Ale cały czas nie możesz go używać, co 15 sekund. Dobra. No to chodź, chodź powolutku, poskacz trochę. No, świetnie. Chodź, chodź. Ojaj, idzie kolejny. O, troszeczkę zwiął nam. Gdzie jest kamień dusz? By się opłacało kamień dusz znowu zaatakować. Ucieka. Dobra, Kokoman, musimy tam lecieć. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. Patrzysz w górę, skaczesz i spacja. Chodź, chodź, spróbuj. Pięknie, jesteś genialny. Kurczę, wróciło cię. Fuck, jest tam ziomuś. Jest! Pięknie, pięknie, bierzcie przedmioty. Pyk, pyk. Pyk, pyk. I pyk. I pyk. A ty spadaj. O nie, Kokomana zabił. Kokomana zabił, fuck. To trzeba będzie wziąć jego przedmioty. Myślę, co tu wyrzucać, żeby... No i dobra, to zostanie. Najlepiej bym to było podpalić, ale nie mam czym. Okej, ja spróbuję... O, oni sobie przyjdą po te przedmioty, a ja spróbuję w międzyczasie zaatakować. Może coś z tego wyjdzie. Dobra. Ziomuś, po plecach mi biłeś. Jeszcze trzy uderzenia, dwa uderzenia, jedno, tak jest! Rozwaliłem niebieski, świetnie. I teraz wystarczy ich dobić. Nie ma pokoju, teraz to już game over. Oj, ty, niedobry. Oj, 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 mało życia mam. Fuck! Jeden strzał i po mnie. O, oh, fuck. O nie! Ogień! Fuck! Fuck! Straciłem wszystko! Aha, i przegrałem przy okazji, bo nawet nie zauważyłem kiedy... Ale żółci też padli. Tak, nawet nie zauważyłem... Oj, to przed nami, chwilę przed nami. No tak, ale myślę, że gra była bardzo fajna, mimo że się nie udało. No to zaprezentowaliśmy dobry odcinek. Podczas innego życia zabiliśmy masę, masę ludzi. Mam nadzieję, że wam się to podobało. 20 minut odcinek to myślę taki... no, standardowy. Jeśli podobał wam się ten tryb i chcecie więcej, dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie coś innego, też napiszcie. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia na serwerach, pa!